Bardzo cieszę się Waszą obecnością, że przyszliście trochę wcześniej niż na Eucharystię, aby wsłuchać się w słowa tej konferencji, myślę, dla Was ważnej i niosącą odpowiedzi na być może pytania, które sobie teraz zadajecie. A ja zawsze staram się podejmować tego rodzaju tematy, które jakoś szczególnie intensywnie pojawiają się w moich relacjach z ludźmi, w mojej pracy, posłudze duszpasterskiej, czy to w konfesjonale, czy też po prostu w zwykłych rozmowach, które toczę z różnymi ludźmi. I tak właśnie myślę, że to wiąże się z czasem Wielkiego Postu, że pojawiają się osoby, które mówią: proszę księdza, ja naprawdę na serio traktuję moją wiarę. Ja naprawdę nie chcę obrażać Pana Jezusa moimi grzechami, ale nie potrafię. Ciągle upadam w jakiejś jednej, dwóch czy trzech sprawach. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Ja się tego bardzo wstydzę. Ja już nieraz robię takie uniki, bo jak po raz kolejny przychodzę do tego samego księdza, który jest niby moim stałym spowiednikiem, to już mi jest po prostu wstyd. Ja wtedy sobie szukam jakiegoś innego kapłana, bo ileż razy można spowiadać się z tego samego? No właśnie. Często mamy różnego rodzaju postanowienia. Często mamy już tego rodzaju świadomość, która doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ranimy Pana Jezusa naszymi grzechami i że to jest też samoszkodzenie. Szkodzenie sobie samemu, swojej duszy, nieraz zdrowiu, ale także i szkodzenie relacjom, szkodzenie swoim bliskim. I pomimo tej wiedzy ugruntowanej na poziomie rozumu, ciągle upadamy i zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje. Gdzie tkwi ten problem? Czy Pan Jezus nie chce mi pomóc, zostawia mnie bez swojej łaski? Oczywiście, że tak nie jest. Problem może być zupełnie gdzieś indziej. I tak chciałbym omówić jedną z przyczyn problemu powtarzających się grzechów w naszym życiu. I tak w jednym skrócie chciałbym powiedzieć o tym, że bardzo często my popełniamy zło czy grzechy, które popełniali nasi rodzice albo popełniali nasi dziadkowie. Że pewne sprawy, pewne słabości, grzechy idą przez pokolenia. I tutaj przy okazji chciałbym wytłumaczyć pewną sprawę, która może się pojawić przy tego rodzaju temacie, mianowicie problem grzechów pokoleniowych, że tutaj nastąpiło pewne nieporozumienie, bo od jakiegoś czasu funkcjonują w Polsce i nie tylko ludzie i ludzie świeccy i niektórzy nawet kapłani, którzy sugerowali, że z pewnych grzechów, które były popełniane w poprzednich pokoleniach, niejako należałoby się spowiadać. Oczywiście to było nadużycie, nie wolno się spowiadać z nie swoich grzechów i otrzymywać za nie rozgrzeszenie. My mamy się spowiadać swoich własnych grzechów, jedynie z nich możemy uzyskiwać rozgrzeszenie. I takie sytuacje były nadużycie. I to mamy na myśli, kiedy ktoś tam mówi, że episkopat zabronił tak zwanych spowiedzi związanych z grzechami pokoleniowymi. To mówimy właśnie o tej sytuacji, którą przed chwilą powiedziałem. Kiedy ktoś się spowiada z nie swoich grzechów. Bo każdy odpowiada sam za swoje własne grzechy i z nich się ma spowiadać. Ja mówię o innej sytuacji. Mówię o sytuacji pewnych słabości, grzechów, które pojawiały się w poprzednich pokoleniach, czyli w życiu rodziców, dziadków, pradziadków i tak dalej. O tym chciałbym powiedzieć, że my wzajemnie na siebie wpływamy. Rodzic wpływa na swoje dziecko. Dziecko obserwuje swojego rodzica. Ale rodzic robi dokładnie to samo, co widział u swoich rodziców i tak dalej. I pewnego rodzaju słabości, zło niestety potrafią się przykleić do konkretnych rodzin. I człowiek sam nie wie, dlaczego tak jest, że czemuś łatwiej podlega. Dlaczego tak jest i jak z tym walczyć, o tym chciałbym dzisiaj mówić. Przede wszystkim chciałbym odwołać się do takich dwóch przykładów, które być może też dotyczą Was, ale one są niejako klasyczne. Jeden ze znanych mi mężczyzn, ma na imię Jan, ma bardzo poważny problem alkoholowy. Co ciekawe, ma swoich synów, również dorosłych, i okazuje się, że jego synowie również nie unikają alkoholu, można powiedzieć też mają ten sam problem. Nie można by o nich powiedzieć, że są degeneratami alkoholowymi, ale niestety są sytuacje, kiedy potrafią tego alkoholu nadużyć, potrafią się upić. I synowie zapytani, dlaczego
nadużywają tego alkoholu, od razu odpowiadają. No bo po prostu tak reagujemy na stres. Pijemy dlatego, bo na przykład no, coś jest takiego nerwowego w naszym życiu, że uważamy, że to nam właśnie pomoże, kiedy się trochę napijemy, no ale że potem już trudno to wyhamować, to już jest inna sprawa. I kiedyby zapytać tych mężczyzn, czy wasz ojciec dokładnie tak samo reagował na stres, przytakują tak. Nasz ojciec dokładnie to samo robił. W sytuacji, kiedy przychodził na przykład zdenerwowany z pracy, miał takiego rodzaju pracę, która wiązała się ze stresem, bardzo szybko uciekał w alkohol. A więc robią dokładnie to, co robił ojciec. Inny przykład. To przykład kobiety. Ma na imię Wanda. I ona na nerwowe sytuacje, jakie pojawiają się w rodzinie, reaguje po prostu obrażaniem się. W taki sposób, że zamyka się w sobie, nie odzywa się do nikogo, wprowadza ciche dni. I tak właśnie reaguje, kiedy na przykład skrzywdzi ją mąż, ale też potrafi tak zareagować, kiedy zdenerwują ją jej własne dzieci. I ma takie zupełnie małe dzieci, i ma trochę starsze dzieci. I bez względu na to, czy to dotyczy czterolatka, czy to dotyczy szesnastolatka, jak dziecko ją poważnie zdenerwuje, to ona potrafi się do tego dziecka nie odzywać. Przez długi czas, nawet przez kilka dni. I ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zadaje rodzinie ból, bo rodzina o tym jej mówi, zwłaszcza dzieci. Ale pomimo wszystko cały czas w to samo wpada. Całymi dniami potrafi nie odzywać się do nikogo. I niedawno odwiedziła ją matka chrzestna i była świadkiem tego rodzaju sytuacji, że oto pojawił się konflikt najpierw z mężem, później z dziećmi i ona nagle się zamknęła. Przestała się do nich odzywać. I ta matka chrzestna przyglądała się jej i powiedziała, wiesz co, Wanda, ty całkowicie przypominasz swoją własną matkę. Jakbym ją widziała, ona zupełnie tak samo się zachowywała. I ta Wanda była w szoku. Oczywiście niewiele pamiętała swojej matki, bo ta matka zmarła, kiedy ona jeszcze była małą dziewczynką. Ale po tych słowach matki chrzestnej nagle zaczęły jej się przypominać sytuacje z jej wczesnego dzieciństwa. Że nieraz było coś, co zdenerwowało jej mamę i jej mama dokładnie to robiła, co ona teraz. Czyli po prostu przestawała się odzywać do swojej córki. I ona mówi, że ona wtedy wpadała w rozpacz jako dziecko. Że ona nie wiedziała, o co chodzi, że mama nagle przestaje do mnie mówić, że unika mnie, nie widzę jej spojrzenia, jej oczu. To było wielkie nieszczęście, tragedia dla tego dziecka. A tak dokładnie robiła jej własna matka i ona to powtarzała względem własnych dzieci. I właśnie to, że ktoś jej to uświadomił jej własny ból, jaki ona doświadczała z powodu błędów własnej matki, to był taki punkt zwrotny, żeby zacząć poważnie pracować nad swoimi reakcjami, nad tym, na co ona się zgadza we własnym życiu. I o to właśnie chodzi, żebyśmy też potrafili uświadamiać sobie różnego rodzaju zło, które pojawia się w naszym własnym życiu. Więc kiedy mówimy o tych grzechach, które idą przez pokolenia, to mówimy o powtarzalności pewnych błędów, grzechów, czynów, zachowań, jakie widzieliśmy u swoich własnych rodziców albo być może od nich bezpośrednio doświadczaliśmy. Nie ograniczam tego tylko i wyłącznie do rodziców. Mam tu także na myśli te dalsze pokolenia, na przykład dziadków albo też rodziców z drugiej strony, jeżeli chodzi o małżeństwa, więc teściów. Szczególnie mocno zapisują się w nas te sprawy, których byliśmy świadkami albo doświadczaliśmy w dzieciństwie. Ja to często powtarzam w konferencjach dla dzieci i o tej sprawie też piszę właśnie w tej książce, którą tam wam wczoraj polecałem, jak prowadzić dzieci do Boga. Dzieci są jak plastelina. Szczególnie ważne są pierwsze 3 lata dziecka. Mówi się, że jakie pierwsze 3 lata, takich kolejnych 30. I w tym jest, myślę, cały czas bardzo dużo prawdy. A więc to, czym my nasiąkniemy, tym później będziemy niestety promieniować. Niestety, niestety, w zależności, czy to będzie dobro, czy to będzie zło. Tak jak mówi to przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. A więc czego byliśmy świadkami, albo dobra, albo zła, to później może się pojawić
w naszym życiu. Podkreślam, może się pojawić, nie musi. To nie jest jakiś determinizm. Jeżeli ktoś miał, nie wiem, ojca alkoholika, nerwusa, czy matkę właśnie uciekającą w tego rodzaju jakieś tam furie, czy w ciche dni, to nie znaczy, że będzie dokładnie tak samo. Nie. Tu nie ma takiej opcji, żeby to było pewną zasadą. Ale to są pewne skłonności, które mogą się w nas ujawnić. Mogą, ale nie muszą. Jeżeli się pojawiają, to warto się na tym zastanowić. I wiele naszych upadków bierze się właśnie stąd, że reagujemy w taki sposób, jaki widzieliśmy u najbliższych. I może jeszcze jako dzieci, jako nastolatkowie jesteśmy krytyczni w stosunku do własnych rodziców. Potrafimy im to genialnie wypunktować, że tato, mamo, robicie to, to i to, nie zgadzam się na to. A potem robimy dokładnie to samo, jako dorośli ludzie. Pamiętam rozmowę z pewną moją koleżanką, która powiedziała mi, ona ma teraz gdzieś w okolicach 40, że co ją tak bardzo mocno ostatnio uderzyło, że ona oglądając jakiś film, wideo z swoich wcześniejszych lat, przyglądając się matce, mówi, Jezu, ja się zachowuję zupełnie jak moja mama. Ja ją kiedyś krytykowałam za to jej zachowanie, a ja widzę i staje się coraz bardziej do niej podobna. I podobnie właśnie ten ekran telewizyjny, to nagranie wideo stało się jakby takim lustrem, w którym ona mogła zobaczyć siebie samą, ale oczywiście w osobie własnej matki, się zawstydzić. To, że ja przecież ją tak wtedy znienawidziłam jako ta nastolatka, że ona się tak zachowywała, a ja przecież robię dokładnie to samo. A więc właśnie często przenosimy skłonności naszych rodziców, przodków na nasze własne życie, na dorosłe życie, na różne miejsca, w których się znajdujemy, w których mieszkamy. Często reagujemy dokładnie tymi samymi błędami, jakie reagowali nasi, jakie widzieliśmy u naszych najbliższych. Jeśli na przykład na konflikt małżeński, jakieś małżeństwo odpowiedziało rozwodem, to bardzo możliwe, że ich dzieci w dorosłym życiu będą właśnie w taki sam sposób odpowiadały na swoje własne konflikty. Często ludzie wyjeżdżają daleko od swoich rodzin, rodziców, dziadków, czasem nawet za granicę, bo mówią byle dalej od tej patologii zwanej moją rodziną, moimi rodzicami. Okazuje się, że oni mają w sobie ten sam problem, który po prostu przenieśli na inne miejsce i zachowują się dokładnie w ten sam zły sposób, jak ich rodzicom. Jest też problem, że nie zawsze znamy pełnej historii naszej rodziny. Jeżeli przychodzi do takiego punktu, w jakim wy być może teraz jesteście, że staracie się uświadomić, jakiego rodzaju zło dominowało w waszych rodzinach, to być może wielu spośród was powie, ja nie mam takiej wiedzy, bo na przykład mi rodzice wcześniej umarli. Albo cóż tam mogę wiedzieć o życiu dziadków, bo ich już nie było na świecie, kiedy ja się urodziłam. To jest często problem, kiedy staramy się taką sprawę naprawiać czy rozeznawać. Nie jest to problem nie do przeskoczenia. Tutaj zawsze możemy o to pytać Pana Jezusa, modlić się, rozeznawać, żeby nam po prostu ujawniał, objawiał, co jest jakąś słabością naszej rodziny. Z pewnością takiej odpowiedzi udzielimy, jeżeli tylko ona będzie służyła temu, że się będziemy chcieli nawrócić. Jeszcze większy problem jest wtedy, kiedy w jakiejś rodzinie były rozwody, że tam pojawiło się na przykład kilka matek czy kilku ojców i tak naprawdę dziecko w ogóle nie zna swojego rodzica. Takich sytuacji niestety w Polsce jest coraz więcej, że jakieś dziecko mówi, że ono już tam ma jakiegoś trzeciego ojca, czy tam drugą, czy trzecią matkę. A więc to jest wtedy o wiele bardziej skomplikowana i trudna sytuacja, żeby wyjść ponad błędy naszych przodków. Czasem też może być tak, że jakieś problemy ujawiają się dopiero po ślubie, kiedy jedna strona wchodzi w historię duchową jakiejś rodziny, czyli na przykład wywodzi się z całkiem dobrej rodziny, gdzie takich problemów pokoleniowych nie było, ale związała się z kimś, za kim idzie niestety cały sznur jakiegoś tam zła w jego rodzinie.
i zło podczepione pod tą rodzinę może właśnie tę jednostkę przygnieść, bo ona nagle stała się częścią czyjejś rodziny. Ja to zawsze powtarzam na kursach przedmałżeńskich. Pamiętajcie, wiążecie się nie tylko z tą konkretną osobą, z tym chłopakiem czy z tą dziewczyną, ale poniekąd z całą rodziną. Wchodzicie w historię tej rodziny, dobrą i złą, i będziecie ponosić tego konsekwencje. Trzeba być na to przygotowanym, duchowo przygotowanym, ale też warto mieć taką wiedzę. Jeżeli jest tak, że ktoś unika, aby na przykład zapoznać narzeczonego czy narzeczoną ze swoją rodziną, czy wprowadzić do swojego domu rodzinnego, jeżeli widzimy, że to jest jakimś tematem tabu, ona nie chce o tym mówić, bardzo trzeba na to uważać. Tutaj nie wolno mieć żadnych tajemnic. Mówić otwarcie, bo będziesz musiała później ponosić konsekwencje tej niewiedzy. Znam taki przykład pewnej kobiety, która wyszła za mąż, za pewnego mężczyznę, no, który dla niej był naprawdę bardzo dobry, serdeczny, naprawdę nic nie można było o nim złego powiedzieć, bo też go znałem osobiście. Ale tam był jakiś problem w tej rodzinie i kiedy ona wyszła za mąż i się przeprowadziła, właśnie mieszkała w miejscowości rodzinnej tego męża, to nagle ona się tam bardzo źle czuła. Ona mówi, że nie wiem, co się dzieje, bo ona z natury była taką osobą bardzo radosną, otwartą na ludzi, ale miała takie napady depresji. Że na przykład spotkała się ze swoją teściową, wszystko było w porządku, ale ilekroć na przykład przekraczała próg tego domu, tej rodziny, to po prostu jakby jakaś ciemność na nią przysiadła i nie pozwalała jej normalnie funkcjonować. Ona mówi, że każda wizyta w domu rodzinnym mojego męża kończy się tym, że ja przez 3 dni leżę po prostu z migreną. Nie wiem, co się dzieje. Tam się okazało, że był jakiś tam problem związany z samobójstwem jednego z członków tej rodziny i jakoś duchowo ona to odczuwała. Problem takiej bardzo mocnej konfrontacji z demonami śmierci. Więc ona o tym zupełnie nie wiedziała i to ją bardzo mocno przygniatało. Kiedy ktoś jej wytłumaczył o tej zasadzie, że być może to jest przyczyna tego zła i zaczęła nad tym jakoś tam pracować, to znaczy modlić się, zapraszać Pana Jezusa, to wtedy już było zupełnie inaczej. Wizyty u teściów już nie kończyły się tego rodzaju atakami duchowymi, że potrafiła w sposób normalny z nimi funkcjonować, ale trzeba było to całej rodzinie uświadomić, że to była sprawa zamieciona pod dywan i oto właśnie jakaś nowa osoba, która się pojawiła w tej rodzinie, stała się tego ofiarą. I teraz będziemy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przerwać tego rodzaju zło. Oczywiście to zło można przerwać, ale pod warunkiem, że zrozumiemy duchowy charakter tego mechanizmu. I tutaj niestety jest wielka nieświadomość co do tego rodzaju spraw. My dzisiaj w ogóle jak mamy jakieś problemy, to o wiele chętniej już szukamy rozwiązania najpierw w internecie, później u różnych specjalistów, którzy być może w ogóle nie mają pojęcia na te tematy, na przykład psychologów. Ja nie mówię, że oni nie mają pojęcia o tym, co mówią, bo na jakimś poziomie będą starali się pomagać. Ale oni nie mają wiedzy, którą posiadają kapłani i nie mają środków, którzy posiadają kapłani. A więc w pewnych sytuacjach pomóc może tylko kapłan, tylko Chrystus, a nie psycholog. A my w części dzisiaj chodzimy właśnie do takich psychologów i to wiąże się z licznymi spotkaniami, z czasem, który trzeba poświęcić i niestety niemałymi pieniędzmi, które trzeba za to płacić. A tymczasem no, pomoc jest nieraz na wyciągnięcie ręki właśnie u Jezusa Chrystusa, ale trzeba mieć świadomość tego, że tu potrzeba naszej modlitwy, że tu trzeba sakramentów, że tu trzeba kapłana. I kolejna rzecz, jeżeli już chcemy przerwać to zło, to my musimy sobie uświadomić, że jako katolicy, wiedząc, że gdzieś jest zło, nie możemy stać w miejscu. Że my musimy reagować na to rozpoznane zło. Reagować przede wszystkim w swoim własnym życiu. Jest wielką mądrością takie twierdzenie, nigdy nie zgadzaj się na żadne pokusy w swoim życiu, nawet do grzechów lekkich. To jest nasz największy problem, jeżeli my dajemy na to przyzwolenie. Wielkie zło wchodzi wtedy w nasze życie. Lekceważymy zupełnie tę prawdę. Mówimy, co to jest grzech lekki. Nawet są tacy, którzy mówią, nawet się z tego nie musisz spowiadać. Oczywiście, że trzeba się z tego spowiadać. Bo nawet ten grzech lekki jest uderzeniem w Pana Jezusa. A konfesjonał ma być miejscem, w którym ty przepraszasz Pana Jezusa, ale też prosisz Go o uzdrowienie tych słabości.
Więc trzeba uważać na te wszystkie pokusy, co dopiero do grzechów lekkich, przepraszam, do grzechów lekkich, a co dopiero do grzechów ciężkich. Jeżeli problemem w rodzinie jest alkohol i ty to widzisz, to twoja odpowiedź ma być jedna, jedyna. Abstynencja. Być może właśnie w takim bardzo radykalnym środkiem ty przetniesz jakąś skłonność, która idzie po twojej linii. I być może twoje dzieci, widząc twoje całkowite odcięcie się od tego problemu, twoich przodków, będą ciebie naśladować, a nie dziadków. Ta odpowiedź ma być radykalna. Jeżeli gdzieś problem była niewierność, zdrada, rozwód, to twoją odpowiedzią ma być absolutna troska o trwałość małżeńska. Choć miało stanąć na głowie, nie pozwalaj, żeby się rozpadło twoje małżeństwo. Jeżeli to były przekleństwa, złorzeczenia, których byłeś świadkiem, i tu mam na myśli zarówno wulgaryzmy, że ktoś przeklina słowami, albo też zło rzeczy, czyli jak najgorsze życzenia, żeby ciebie spotkało to, co najgorsze i tak dalej. Jeżeli byłeś tego świadkiem, to twoją odpowiedzią ma być błogosławienie jak najczęstsze, łagodność, zwracanie uwagi na słowa, które wypowiadasz, zamiast przekleństw miłość, czyli właśnie błogosławieństwo. Tam, gdzie dominuje duch lenistwa, pracowitość, tam, gdzie duch skąpstwa, tam ma być hojność i tak dalej. Nasza odpowiedź ma być wprost przeciwna do tej pokusy, którą zły duch atakuje twoją rodzinę. Jak powiedziałem, ma być to odpowiedź radykalna i maksymalnie w drugą stronę. Kiedy mówimy też o złu, które jest obecne w rodzinach, to przede wszystkim mówimy nie o jakiejś abstrakcji, ale o grzechach. Z reguły o grzechach ciężkich. Trzeba zrozumieć naturę tego rodzaju czynu. A natura jest taka, że przez ten czyn ściągamy na nas, na konkretną rodzinę, uwagę i działanie złego ducha. Wpuszczamy go w nasze życie. Taka jest natura grzechu. To nie jest jakiś czyn, który zrobiłem i przeszedł. Nie. Za nim jest obecne konkretne osobowe zło, zły duch. I może być tak, że właśnie demony są przylepione do jakichś rodzin, do jakiejś konkretnej rodziny. Zwłaszcza jeżeli tam brakowało modlitwy, brakowało sakramentów, jeżeli zabrakło Jezusa Chrystusa. Może być tak i jest tak na pewno, jeżeli jakaś osoba w rodzinie nie praktykuje, nie modli się, żyje w grzechach. Żyjesz w grzechu, bądź pewien, że jest podczepiony zły duch w tobie samym i w domu, w którym mieszkasz, w tej przestrzeni. To nie jest sprawa obojętna. Nie możesz, jak to się mówi, położyć się spać, jeśli wiesz, że popełniłeś grzech ciężki. Szukaj okazji do pojednania z Panem Bogiem. Jeśli to jest niemożliwe w tym dniu, od razu w następnym. Idź do konfesjonału. Nie daj Boże, jeżeli wpadłeś w jakąś sytuację życiową, że wiesz, że nie dostaniesz rozgrzeszenia. Trzeba to przerwać. Taka jest odpowiedź Pana Jezusa. Musisz wrócić do sytuacji, w której będziesz przyjmował Komunię Świętą. Bo to jest wejście Pana Jezusa w ten dom, w rodzinę, w twoje życie. Zgody nieba na grzechy nie ma. Nie było i nie będzie. Są jeszcze szczególne przypadki, szczególnie niebezpieczne. Wtedy, kiedy ktoś świadomie przywołuje zło do życia swojego albo do życia bliskich osób. Tutaj właśnie te przeklinanie, złorzeczenia. Ktoś wprost się odwołuje do szatana, do jego mocy, żeby to zło atakowało jego bliskich. Niech cię piekło pokłonie. Niech cię diabli wezmą. Coś w tym stylu. Jest tragedią, jeżeli ktoś wchodzi w pakty duchowe z szatanem, na przykład podpisując jakieś tam pakty, czy nawet w duchu, czy jeszcze gorzej, jeżeli to robi świadomie. Są takie przypadki, niestety. Właśnie niedawno taki jeden z moich znajomych odkrył, że jego ojciec, aby mieć sukces w firmie, poszedł do jakiejś tam okultystki i wprost, znaczy poszedł po to, żeby ona zrobiła coś, żeby jego firma odniosła sukces, bo mu tak poradził jego kolega. Ten mężczyzna oczywiście był zupełnie tam poza Panem Bogiem, poza Kościołem.
A ta okultystka powiedziała, no to trzeba tutaj tylko podpisać taki pakt, pan tutaj odda swoją duszę i tak dalej, duszę swojego syna i tak dalej. Ja tam nie wierzę w żadną duszę, coś. Ja mogę podpisać wszystko, bylebym tylko miał dużo pieniędzy. No to proszę bardzo, podsunięty podpis, tutaj proszę ładnie, jak się tam cukrzycę mierzy czy coś, chlas krwią i sprawa załatwiona. I wielkie kontrakty natychmiast, z dnia na dzień. Tylko nagle mu się posypało małżeństwo, później się pojawiły inne problemy. Problemy w życiu żony, problemy w życiu dzieci, bo on zaprosił złego ducha, swoją krwią podpisał pakt. Bogu dzięki właśnie jego syn zawczasu rozpoznał, że oczywiście wiele lat życia w grzechu i wielka łaska Boga, że on się nawrócił, ale już po tym nawróceniu rozpoznał właśnie przez pewną modlitwę przeprowadzoną przez kapłana, że tutaj ojciec popełnił tego rodzaju zło i on się tego zła wyrzekł, że to zostało na nim przecięte i on może normalnie funkcjonować w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie i razem ze swoimi dziećmi. Na nim to zostało właśnie przecięte. Ale to jest tragedia, jeżeli ktoś wchodzi świadomie w takie pakty duchowe, czy wręcz w okultyzm, czyli wręcz zaprasza złego ducha na konkretne miejsca. I wtedy zło może oddziaływać już nie tylko na ludzi, ale także na nasze domy. I wtedy mówimy o czymś takim jak nawiedzone domy, domy, w których straż. Nie uwierzycie, ile tego teraz jest. Ja nie wiem, ile by musiało być kapłanów egzorcystów, żeby wszystkiemu zaradzili. Ale to jest niemożliwe. Jest nas o wiele za mało. W niektórych państwach w ogóle nawet tego nie ma. I ktoś później kupuje dom, bo się nie da w nim mieszkać, ale o tym nie wie, że poprzednicy w ogóle sobie nie mogli w tym domu ułożyć życia. I wchodzi w tą przestrzeń zawłaszczoną przez złe duchy. Bo tam ktoś wcześniej zabawiał się w jakieś czary, magię. Taką wiedzę też warto mieć, kiedy się wchodzi w jakieś takie miejsca. A więc z tym po prostu nie ma żartów. Taka jest natura zła. Ono jest bardzo agresywne. Ono jest siłą niszczycielską. Tam nie ma miejsca na miłość, czy na to, że zły duch puści oczko i się da z kimś ułożyć. Często ludzie cierpią przez całe życie. Często nie wiedzą dlaczego. Mówi się, że zło może się podczepić wprost do jakiejś rodziny, że o, w tej rodzinie właśnie bardzo często są śmierci, albo że tam umierają małe dzieci, albo że to jest problem z dziećmi, żeby przyszły na świat w tej rodzinie, na przykład jakieś konflikty, rozwody i tak dalej. Często jest tak, że w jakichś rodzinach świadomie zadają sobie cierpienie, nienawidzą się wprost, widzą w siebie najgorszych wrogów. Tak jest. Ja bym tutaj mógł zacytować, przeczytać kilkadziesiąt maili, które otrzymałem tylko w tamtym roku. Długie historie, na kilkanaście stron, gdzie ludzie opisują, co się dzieje w rodzinach, jakie ludzie sobie urządzają piekło. To jest gorsze niż scenariusze jakichś tam horrorów. I to jest rzeczywistość. Rzeczywistość wielu rodzin. To jest bardzo szatańskie, że coś takiego ma miejsce. Są także ludzie bardzo nieszczęśliwi, ponieważ doświadczają jakichś bliżej nieokreślonych słabości, trudności. To mogą być na przykład trudności w znalezieniu czy utrzymaniu pracy, problemy ze zdrowiem, może jeszcze jakiegoś innego rodzaju zło, które atakuje rodzin, że na przykład oto stali się ofiarą oszustwa, kradzieży i tak dalej. Czasami to dotyka ich przestrzeni materialnej, na przykład pożary i to tak idzie po jakiejś rodzinie. Jak powiedziałem, często to jest zło, które zostało zaproszone świadomie. Czasami za tym złem stoją grzechy popełniane w tej rodzinie, szczególnie przeciwko piątemu przykazaniu, czyli grzechy zabójstwa, bo się okazało, że jakiś przodek był właśnie mordercą. Tutaj też powołuję się często na historię życia jednej z moich koleżanek, która niedawno odkryła, że jeden z przodków był jednym z prowodyrów rzezi wołyńskiej. Wyobraźcie sobie, jaki tam syf duchowy musiał być w całej tej rodzinie. Ona mówiła, tam nikt nie umarł naturalną śmiercią w tej mojej rodzinie. Na niej to się dopiero zatrzymuje. Na niej, ponieważ ona bardzo mocno została zaproszona przez Pana Boga, do tej bliskości odpowiedziała na to. I ufam, że jej życie właśnie będzie takim pięknym życiem, które zakończy się pojednaniem z Bogiem i naturalną śmiercią. Bardzo często też tutaj są te problemy, jak powiedziałem, przeciwko piątemu przykazaniu, aborcji, która była w rodzinie, czy samobójstw.
są problemy grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu, właśnie grzechów cudzołóstwa, rozwiązłości, nieuporządkowanej seksualności. To idzie też przez pokolenia. Już nie mówię o grzechach alkoholizmu i tak dalej. Pamiętajmy, rodzina jest to system naczyń połączonych. I co robi jeden, zawsze będzie oddziaływać na innych, jak ogniwa łańcucha. Grzech nigdy nie jest sprawą prywatną. Więc uzdrawiając to, trzeba najpierw uświadomić sobie to zło, które się działo. I wiele rzeczy złych, jakie działy się w rodzinach, z reguły zamiata się pod dywan. O tym się nie mówi. Czyni się z tego tematy tabu. A dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, żeby jakąś ranę uzdrowić, uleczyć, trzeba ją wydobyć na wierzch. Nie można ją stale przykrywać pod bandażami. Ktoś się wstydzi jakiejś tam rany, ktoś się wstydzi. A lekarz mówi, słuchaj, daj powietrza trochę tej ranie. Ono też może ją uzdrowić. Nie można tutaj tej rany po prostu cały czas gdzieś trzymać zasklepionej. Może do pewnego momentu tak, ale trzeba ją najpierw opatrzeć. Trzeba ją potraktować lekarstwem. A często właśnie tego lekarstwa nie ma. Jest brudna, zaropiała rana, przyklejony tutaj, co się tylko da, żeby nikt nie widział, żeby nikt nie zobaczył. Bo to mnie oszpeca. I tak właśnie wiele rodzin myśli o sobie. Zamiatamy pod dywan, nie uzdrawiamy tego. A więc to trzeba wydobyć na wierzch. Choć z tym będzie wiązał się wstyd. To będzie proces trudny, bolesny, unikniony. Ale nie wolno się tego bać. Trzeba uświadomić sobie wszystkie słabe punkty rodziny. I to rodziny traktowanej całościowo. To znaczy zaczynamy od siebie samych, później rodzice, dziadkowie, na ile jesteśmy w stanie dojść do takiej informacji. Żeby ten proces przejść, żeby on nas nie przygniotł, bo tak się może stać, należy przebyć go z Panem Jezusem. Trzeba go omadlać i prosić innych, żeby się w tym czasie modlili za nas. To wszystko jest ważne, abyśmy mieli siły do przyjęcia prawdy, coraz trudniejszej prawdy o naszej rodzinie, że ona nie jest taka idealna, jak nam się wydaje. Warto to sobie wtedy zapisywać, na ile to jest możliwe, nawet sięgając do życiorysów, co najmniej, jak powiedziałem, dziadków. To się przyda właśnie, przynajmniej w konfesjonale, kiedy będziemy o tym opowiadać, albo na modlitwie wyrzeczenia się tego rodzaju zła. Co jest ważne na tym etapie? Żeby nie oceniać naszych przodków, nie oceniać rodziców czy dziadków, nie porównywać ich do siebie. Na przykład ja bym na ich miejscu tak nie postąpił, bo tego nigdy nie bądź pewien, bo najpewniej możesz to bardzo łatwo powtórzyć. Nie oceniać ich. Nikt z nas nie zna w pełni uwarunkowań i motywów czyjegoś działania. W takich sytuacjach trzeba uczyć się od Maryi milczenia, a nie komentowania osób w upadku, w grzechu. Często właśnie jest tak, że chcemy uzdrowić jakiś problem w rodzinie, ale często za tym niestety idzie obgadywanie tej rodziny, konkretnej osoby, która czyni nam zło, nieraz rzucanie oszczerstw. Więc jak można zapraszać równocześnie Pana Jezusa, żeby coś uzdrowił, równocześnie zapraszać szatana, który właśnie atakuje przez te nasze złorzeczenie, obmowy, tę konkretną słabą osobę. Milczeć. I przechodzimy wtedy do kolejnego punktu, jakim jest wyrzeczenie się tego zła, które się pojawiło w naszym życiu i w życiu rodziny. Można to zrobić swoimi słowami, przed Najświętszym Sakramentem, w czasie adoracji. Można to uczynić, wręcz powinno się uczynić w obecności kapłana, żeby to swoim błogosławieństwem przypieczętował. Panie Jezu, wyrzekam się zła, które zostało popełnione w życiu moim, moich rodziców, moich przodków. Wyrzekam się na przykład problemu alkoholizmu, obmowy, oszczerstw, gniewu, kłamstwa i tak dalej, jaki tam grzech rozpoznałeś. Powiedzieć to wprost, wyrzekam się najpierw w życiu swoim i powiedzieć, nie chcę, Boże, mieć z tym nic wspólnego, daj mi wszelkie potrzebne łaski, aby w moim życiu to było przerwane. To trzeba powiedzieć głośno. Słowa wypowiedziane liczą się dla Pana Boga. Wypowiedzieć, to jest ważne. Jest ślub, trzeba powtórzyć przysięgę małżeńską. Nie może być tak, że jedna osoba milczy i mówi na końcu, ale ja to w myśli powtórzyłem. Nie, ty masz to powiedzieć. Wypowiedzieć przed Bogiem.
To ma znaczenie, co powiedziałeś. Można, i niektórzy tak robią, wprost napisać i złożyć to przy Najświętszym Sakramencie. Taki akt wyrzeczenia się zła, to też jest wielką mocą, kiedy to słowo zapisane. Co dalej? Dobrze jest wyznać na spowiedź swoje grzechy. Z podkreśleniem, że zauważam, że to jest skłonność, która powtarza się w mojej rodzinie od pokoleń. Ale to ma być twój własny grzech, twoja własna słabość. Trzeba pamiętać też o tym, że za popełnione zło trzeba wynagrodzić. Wynagrodzić za zło popełnione w rodzinie. Wynagrodzić za grzechy przodków. Tak, to można robić. W jaki sposób można wynagrodzić? Choćby właśnie prosząc o mszę świętą. Mszę świętą przebłagalną za grzechy popełnione w rodzinie. Można to zrobić. Myślę, każdy kapłan przyjmie taką ofiarę. Bo to jest ofiara samego Jezusa Chrystusa. To sam Jezus Chrystus składa się w ofierze, przelewa swoją krew i swoją krwią obmywa to zło, które się dokonało w naszej rodzinie. To jest ofiara samego Jezusa Chrystusa i kapłan o tym doskonale wie. Trzeba też pamiętać nie tylko o wynagrodzeniu, bo to nie my będziemy wynagradzać, tylko Pan Jezus. O pokucie, którą trzeba też podjąć. To powinna być pokuta dobrowolna, podjęta za grzechy popełnione w rodzinie. I tutaj właśnie może być jakiś post, jakaś forma postu. Są osoby, które na przykład w intencji tej pokutnej podejmują właśnie taki post o chlebie i wodzie raz na jakiś czas. Może to być modlitwa, na przykład uczestnictwo w drodze krzyżowej, kronka do Bożego Miłosierdzia, odmawiana w tej właśnie intencji, ale regularnie i tą intencję trzeba wzbudzać na początku tych uczynków pokutnych. Tą pokutą może być przyjęte jakieś cierpienie, jakaś trudność. No wszystko to, co może być tylko pokutą, to wszystko można ofiarowywać jako pokuta za grzechy popełnione w rodzinach. Warto też prosić kapłana o poświęcenie domu, jeżeli były w nim obecne jakieś grzechy, zło, mamy tego świadomość. Bardzo warto dbać o regularną obecność kapłana w domu, na przykład przy okazji wizyty kolędowej. Ta sprawa jest bardzo atakowana dzisiaj, szczególnie w Polsce, gdzie jest jeszcze ta tradycja, atakowana przez ludzi, którzy służą złu, szatanowi, bo szatan doskonale wie, czym jest modlitwa kapłana w domu. W takim domu szatan już niewiele może zrobić, jeżeli ten kapłan był, błogosławił, święcił dom. I szatan będzie robił wszystko, żeby ludziom wmówić. Nie wpuszczaj księdza, ksiądz przychodzi tylko po kopertę. W tamtym roku przyjmowałeś, 10 lat temu przyjmowałeś, po co ci ksiądz, masz ważniejsze rzeczy na głowie. I wielu ludzi za tym idzie. I potem jest zło w tych domach, w rodzinach. Więc szanujmy obecność kapłana w domu, prośmy go o modlitwę, błogosławieństwo. Tego szatan najbardziej się boi. Ja też często radzę, żeby odmawiać nowenę do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale jeżeli jest jakaś słabość, która dotyczy także was, przede wszystkim was, to warto odmówić taką modlitwę. Jeżeli ktoś, świadomie czy nieświadomie, wszedł w te grzechy przodków, to niech odmówi nowenę do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Rozwiązanie tego węzła, który został zawiązany w naszej rodzinie przez nieroztropność przodków, ale także naszą własną, bo my też w to weszliśmy. Warto też odmawiać nowennę pompejańską w tej intencji. Pamiętajcie, zło będzie w jakiś sposób reagować na to. Może właśnie nastąpi eskalacja jeszcze większa tego rodzaju zła. Może będziesz atakowany, ty się modlisz za ojca, matkę, on cię jeszcze bardziej atakuje. Na to trzeba być przygotowany. Ale owoc modlitwy przyjdzie. Owoc modlitwy przyjdzie. Pamiętajmy, że Bóg zaproszony do uzdrowienia jakiejś rodziny chce działać, zawsze chce działać, ale działać łagodnie i cierpliwie. On zna czas uzdrowienia konkretnej rodziny. Nie zawsze to przychodzi w tydzień, w miesiąc czy w rok. Czasami to trzeba lat. Ale uzdrowienie przyjdzie. Bóg wie kiedy i w najlepszym czasie. Czasami właśnie potrzeba tej wielkiej pokuty związanej z długą modlitwą i oczekiwaniem. Ale mieć pewność, że za każdą naszą modlitwą kryje się Boża łaska. I nie trzeba się buntować, jeżeli w tym procesie uzdrowienia Pan Bóg żyje wobec najbardziej zatwardziałego w rodzinie jakichś drastycznych środków, pozwalając jej na przykład doświadczyć bezpośredniego kontaktu ze złem
które ta osoba tak nieroztropnie wchodziła. I niestety no, będzie to bolało, widząc, że twój brat, siostra, ojciec czy matka no, nagle doświadczyli jakiegoś wypadku, nie wiem, zostali zamknięci w więzieniu, bo coś się stało, albo jeszcze co gorszego. Za wszelką cenę nie wyciągać tej osoby z tego bagna, w które sama się wkopała. Niech doświadczy skutków tego, co wchodziła. To konkretnie mówię o przypadku mojej znajomej, która właśnie miała problem taki ze swoim bratem, który zaczął handlować narkotykami. Matka tegoż chłopaka, czyli mama tejże też dziewczyny, robiła wszystko, żeby za każdym razem wyciągać go, załóż, gdziekolwiek pojawiały się problemy, a miała duże wpływy. Więc przynajmniej ze dwa razy dzięki niej uniknął więzienia. I w pewnym momencie właśnie ta dziewczyna powiedziała do mamy, stop, nie wolno ci teraz nic robić. Nie wolno ci nic zrobić, żeby on uniknął więzienia, bo jeżeli on tego nie doświadczy, to się nigdy nie opamięta. I ponieważ jej reakcja była bardzo stanowcza, aż przestraszyła tę matkę i naprawdę córka zrobiła wszystko, żeby uniemożliwić matce, by pomogła swojemu synkowi, czyli bratu, to rzeczywiście poszedł do więzienia, siedzi w tym więzieniu i nareszcie zaczyna mądrzeć. Ale tutaj trzeba się też na to zgodzić. Trzeba się na to też zgodzić. Pan Bóg te najbardziej zatwardziałe serca doprowadza do opamiętania przez cierpienie, nieraz bardzo bolesne, ale robi to z miłości. Nie uczyniłby tego, jeżeli by człowiek sam z siebie wcześniej się opamiętał, nawrócił, ale czasami tak trzeba. Jeżeli jest wielkie cierpienie, jest też szansa, że taka osoba przejrzy na oczy i się nawróci. Ale pamiętajmy, Bóg nigdy nie może złamać ludzkiej wolności. I jeżeli jakaś dusza nie opamięta się i będzie cały czas świadomie dążyć do odłączania się od Boga i Jego łaski, Bóg niestety musi się zgodzić także na to, szanując wolność każdego człowieka, że ta osoba sama się skaże na wieczne potępienie. I tak też może być. Co jest też bardzo ważne? Bardzo ważne jest przebaczyć tym, którzy nas krzywdzili. A najtrudniej, jak wiemy, przebaczać najbliższym, którzy przy nas są. Aby to było możliwe, żeby to przebaczenie nastało, potrzeba po prostu modlić się o dar miłości Jezusowi i Chrystusowi, bo zapamiętaj sobie, nigdy nie wybaczysz o własnych siłach. To jest po prostu niemożliwe. Na tyle w nas jest zdolność do wybaczenia, na ile w nas jest obecny Chrystus. Prosta sprawa. Trzeba modlić się o dar miłości, żeby nie mieć żalu do nikogo, czy niechęci z powodu cierpienia, czy ran, które ci zadawali. Trzeba prosić, aby Pan Jezus napełniał nasze serca sobą, żeby napełniał nas swoją miłością. I tylko wtedy będziesz w stanie przyjąć swoją rodzinę taką, jaka jest, pokochać ją i wybaczyć. Tylko wtedy, kiedy będziesz regularnie zapraszał Pana Jezusa do swojego serca. I wtedy też będziesz w stanie ponieść każdą ofiarę za wynagrodzenie grzechów popełnionych w rodzinie. Wtedy nie będzie dla ciebie problemem adorować Pana Jezusa w intencji rodziny, pokutować, modlić się, przyjmować cierpliwie kolejne ich upadki. Gdy Jezus napełnia nas sobą, znikają wszystkie negatywne uczucia. Człowiek staje się niezdolny do tego, żeby chować w sobie urazę, by za zło odpowiadać złem. Kochać i okazywać miłość to jest najlepszy egzorcyzm. I tu nie potrzeba egzorcysty, bo już w nas będzie Chrystus, przez którego dokonuje się wypędzenie złego ducha. Miłość jest najlepszym lekiem, jest obecnością Boga, która uzdrawia całe rodziny. I warto dbać o te zewnętrzne znaki przebaczenia, gesty miłości, słowa miłości, przytulenie, bliskość, rozmowę. Niektórzy robią wprost coś przeciwnego. Oddalają się od siebie, przestają ze sobą rozmawiać, albo jeszcze eskalacja wulgaryzmów. Tego chce zły duch. Czego nie chce zły duch? Miłości, przebaczenia, bliskości, rozmowy, ciepła. To zmieni serce, to wypędzi zło obecne w sercu twoich bliskich. Tutaj trzeba szukać lekarstwa. Aby wybaczyć, człowiek też musi zapomnieć o sobie, o swoich żalach i ranach. O to też trzeba się modlić. Jeśli się one pojawiają, to trzeba natychmiast oddawać je Bogu, bo to jest pewne, że podsuwa nam je zły duch. W ogóle trzeba się dużo modlić za swoje rodziny. Modlić się o ich oczyszczenie, przemienienie.
Tu bardzo ważny jest wysiłek, pragnienie, żeby tak się stało. Wytrwałość na tej modlitwie, pomimo wszystko. Błąd, jaki popełniamy, polega na tym, że często zamykamy się na naszą własną rodzinę, izolujemy od niej, a nie interesuje mnie ten temat. To jest patologia w ogóle. Nie mam z nimi kontaktu. No to jest zgoda na śmierć duchową rodziny. I niestety, no, kłamie ten, kto mówi, że kocha Pana Boga, a odsuwa się od swoich bliskich. No nie da się tego pogodzić. I na koniec jeszcze powiem coś bardzo pozytywnego. Zresztą wszystko, co mówiłem, było pozytywne, choć trudne, ale pozytywne. Ale to jest już bardzo pozytywne, że o ile złe skłonności idą przez pokolenia, tak też dobre skłonności idą przez pokolenia i mogą być powtarzane. I są takie rodziny, święte, błogosławione rodziny, gdzie rodzice byli wspaniałym przykładem pod każdym względem dla swoich dzieci. To nie tak, że tam nie było słabości, grzechów, konfliktów. Były, ale były też dobre sposoby rozwiązywania tych problemów, tych słabości. Właśnie te dobre wzorce, w które dzieci się wpatrywały. Była miłość, była cierpliwość, pracowitość, wszelkiego rodzaju cnoty, jakie tylko są możliwe. I o to się właśnie troszczmy. Może nawet wręcz trzeba mniej się wpatrywać w to zło, które gdzieś tam było w tych naszych rodzinach, a bardziej starać się o to, żeby było jak najwięcej dobra z naszej strony, żeby to było właśnie to, co przekażemy naszym dzieciom. Pamiętam przykład pewnej kobiety, która, no, zdawszy sobie sprawę z tego, że to zło było gdzieś tam obecne, zaczęła swoim małym dzieciom mówić o grzechach swoich rodziców, dziadków, a one były za to zupełnie nieprzygotowane. I tam skutek był zupełnie odwrotny. W to miejsce ona powinna zatroszczyć się o jak najwięcej dobra, żeby pokazać tym dzieciom swoim własnym życiem, wprowadzić je w przestrzeń uzdrowiania rodziny przez pielęgnowanie cnót, jakie mogły być w tej rodzinie. I za to Bogu dziękujmy, jeżeli mieliśmy dobre przykłady w życiu naszej rodziny. Jeżeli możemy powiedzieć o tym, że mój ojciec, mama, czy dziadek, czy babcia byli świętymi, byli dobrymi wzorcami. To mówi też Pismo Święte, to jest potwierdzone przez samego Boga, że jak człowiek przez zło zaproszony do rodziny będzie cierpiał przez pokolenia w ten sposób, o którym mówiłem, tak samo dobro, które pojawiło się w życiu przodków, też będzie owocowało przez pokolenia. A więc my bądźmy tymi, którzy o to dobro będą się troszczyć, którzy staną się tym źródłem błogosławieństwa dla tej rodziny, która teraz jest, dla twoich dzieci, dla dzieci twoich dzieci i dalej. Pamiętajmy, największe dobro to jest nasza modlitwa, codzienne zapraszanie Pana Jezusa, Matki Bożej do historii życia swojej własnej, całej rodziny. To są sakramenty. Sobie nie zdajcie sprawy, ile łaski z każdej jednej mszy świętej wypływa dla was. Ktoś myśli, no poszedłem na mszę raz, drugi, trzeci. Może są nawet tacy, co starają się być codziennie na mszy, super. Ale w niebie nam Pan Bóg to pokaże. Jaki ty skarb przyniosłeś ze sobą, jakie to było wielkie błogosławieństwo. Są dwa takie skarby właśnie, Eucharystia i cierpienie, które potrafisz ofiarować za swoją rodzinę. To są dwa największe skarby, z których wartości zdamy sobie sprawę po drugiej stronie. I po drugiej stronie będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby jeszcze raz wrócić i przeżyć nasze życie na nowo, żeby móc, no nie wiem, codziennie uczestniczyć w Eucharystii albo przyjąć największe cierpienia, żeby te łaski zdobyć dla siebie czy dla swojej rodziny. Ale jeżeli, no wiadomo, życia się nie da przeżyć jeszcze raz, mamy tylko jedno życie. Ale jeżeli teraz możesz zacząć coś od nowa, to zacznij, zatroszcz się o to. Szanuj każdy czas, który poświęcasz na modlitwę. Zaproś do niego twoich bliskich. Szanuj Eucharystię. Szanuj też to cierpienie krzyża, które Pan Jezus na ciebie zsyła, bo zawsze możesz oddać je Bogu za twoich bliskich i staną się wielkim błogosławieństwem, które będzie procentować w życiu twoim. I na zakończenie krótką modlitwą to wszystko, co teraz się wydarzyło w naszych sercach, przypomniało czy uświadomiło, zawierzmy właśnie miłosierdziu Jezusa Chrystusa, Jego przenajświętszej krwi, abyż ta nasza modlitwa była początkiem uzdrawiania historii naszych rodzin, naszych serc albo wprowadzania błogosławieństwa. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego,
jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Amen.